Siema, jestem Wiktoria Solenbase i dzisiaj nauczę Was mojego układu. Zaczynamy od trzech akcentów ramionami w tył, przenosząc ciężar na lewą nogę. Hop, hop, hop. I teraz robimy, są kolejne trzy akcenty i robimy nogą. Hop, hop. I na trzeci przyciągamy nogę do ciała. Hop. I teraz odstawiamy prawą nogę na ziemię, lewe ramię w dół i robimy zacinaną falę do muzyki i kończymy na klatce. I naszą zacinaną falę kończymy już zwykłą, przenosząc ciężar ciała na prawą stronę. Czyli przenosimy i teraz podbijamy nasz nadgarstek prawą stopą. Hop. I teraz zagarniamy ręką do dalej. I teraz odwracamy się już do przodu od razu i robimy prawą nogę na palce. Wciskamy ją w ziemię i oddalamy tą lewą i robimy tak trzy razy. A ręce robimy wrażenie, jakbyśmy chcieli coś złapać. I przeciwna ręka do nogi, oczywiście. Jest tak. I odstawiamy lewą nogę do boku. I robimy takie odbijanie. I są dwa akcenty w dół. Hop, hop. Potem są w górę. Hop, hop. Teraz cała pięta robi hop, hop. I robimy kontrakcję trzema ruchami. Przy czym robimy, składamy pięści i robimy pam, pam, pam. I teraz wychylamy ciało do tyłu, od prawej do lewej, takim kolistym ruchem. I prawa noga ucieka przed lewą nogą i robimy pam, pam. Przy tym właśnie robimy taki ruch rękami. Kończymy z lewą nogą w górze i teraz robimy dwa kroki w przód lewą nogą. Dostawiamy prawą w prawo i teraz lewą w lewo. A nasze ciało ma sprawić wrażenie, jakby nas ktoś ciągnął, na przykład na koszulkę. I dobrze, tak. I teraz robimy, prawa noga wygląda tak. So, jest palce, pięta, palce. I w momencie, kiedy są palce, to nasza prawa noga, lewa noga ląduje za prawą. Czyli jest tak, palce, pięta, palce. I to jest łatwiejsza wersja. Jeżeli ktoś to trudniej, to może dodać, można dać rękę, która wygląda tak, że idzie po kole i łapie lewą. Po prostu, czyli to wygląda tak. Hop, hop, hop. Teraz po prostu odstawiamy nogę w bok i robimy Scooby-Doo. I następnie nasze nogi robią pięta, palce, a ręce idą tak łokcie w górę i prostujemy. To pokażę razem od Scooby-Doo. I wygląda tak. Raz, i dwa, i trzy. Skaczemy teraz na lewą nogę i robimy jakiś obrót i każdy w sumie jak chce, można coś w ciele zrobić i no. Teraz w muzyce są takie dźwięki cy, cy, cy i robimy na to trzy kroki do przodu, jest cy, cy, cy i na ostatnie cy nasze ręce kładziemy na głowie i dajemy impuls głowie w prawo, żeby nasze ciało sobie poleciało. I to już jest koniec.